Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Dzisiaj będę mówić o śmierci. Jest to już szósta lekcja biblijna. Co mówi Biblia o śmierci? Niech będzie imię Boga uwielbione. Niektóre kościoły twierdzą, że po śmierci jedni idą do nieba, inni do czyśćca, a jeszcze inni do piekła. Kościół Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich wierzy, że ludzie po śmierci idą do trzech królestw. Królestwa celestialnego, terestialnego i telestialnego. A co mówi Biblia? Według Biblii duszą żyjącą jest ciało plus dech, czyli człowiek żyjący. Z chwilą śmierci ciało idzie do prochu, do ziemi, a dech wraca do Boga. Dusza żyjąca jest śmiertelna. Nieśmiertelnym jest tylko Bóg. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. 1 Tymoteusz, rozdział 6, werset 16. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Psalm 146, werset 4. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Psalm 104, werset 29. Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość już dawno minęły i już nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił, bo nie ma żadnej czynności ani rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, w grobie, do którego ty zdążasz. Księdza Koheleta, rozdział 9, werset 5 do 6, 10. Jak obok przeleci i zniknie, kto schodzi do Szeolu, nie wraca, by mieszkać we własnym domostwie. Nie zobaczą go strony rodzinne. Księga Joba, rozdział 7, werset 9 do 10. Kim są zatem zmarli, którzy się pojawiają żywym? Kim jest Maryja, objawiająca się w różnych objawieniach na całych ziemi w ostatnich czasach? Kim są osoby pojawiające się podczas seansów spirytystycznych? Jest to strącony anioł, który zdolny jest przybrać każdą postać i okłamać żywych. I nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. 2 Koryntian, rozdział 11, werset 14. Ostatnio dużo jest filmów opartych na spirytyzmie. Zaiste, nie czelo cię zławi, ani śmierć wychwala ciebie. Nie ci oglądają się na twoją wierność, którzy w dół wstępują. Żywy, żywy cię wysławia, tak jak ja dzisiaj. Izajasz, rozdział 38, werset 18-19. Czy są podstawy biblijne wierzyć w czyściec i piekło z wiecznymi mękami, jeżeli człowiek z prochu powstał i w proch się obraca, zmarli nie mają świadomości, nikt nie wychwala Boga po śmierci? Biblia wyklucza wiarę w wieczne męki piekielne i istnienie czyśćca. Nie lęk, trwoga przed wiecznymi mękami w piekle czy przejściowymi w czyśćcu ma zbliżać człowieka do Boga, ale jego wielka miłość wyrażona w Jana, rozdział 3, werset 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bojaźń Boża oznacza nienawidzieć grzechu. Jeżeli zgrzeszymy, wyznajemy grzechy bezpośrednio Jezusowi Chrystusowi, naszemu arcykapłanowi w świątyni niebieskiej. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 1 Jana, rozdział 2, werset 1-2. Pamiętajmy, że tylko w Jezusie jest zbawienie. Jezus zbawia, a nie Kościół. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12. Biblia nigdzie nie mówi o czyśćcu. Ciało w grobie czeka na zmartwychwstanie. Pobożni zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, gdy Jezus po raz drugi przyjdzie na ziemię. Niepobożni dopiero po 1000 lat po pierwszym zmartwychwstaniu. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Apokalipsa, rozdział 20, werset 4-6. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, to druga śmierć, i jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Apokalipsa, rozdział 20, werset 14-15. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludźmi Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Apokalipsa, rozdział 21, werset 1-3. Zbawieni będą wiecznie żyć na nowej ziemi, gdzie będzie tron Boga i baranka, a bezbożni będą unicestwieni przez ogień spadający z nieba. Nie istnieje zatem piekło z wiecznymi mękami. Drogi przyjacielu, co wybierzesz? Nauki o śmierci głoszone przez Biblię, czy informacje o śmierci sprzeczne z Pismem Świętym podawane przez różne kościoły? Boże, spraw, żeby ludzie studiowali Biblię i mieli biblijne wyobrażenie o śmierci. Amen. Dziękuję.